Wiecznie to ja muszę wszystko kosić, a Halina tylko w dom siedzi. Już te baby. Także siemka siemka, z tej strony Agrolnik TV i wracam po przerwie żniwnej. Znaczy żniwa jeszcze są, ale zaczął deszcz padać. Nie wiem, zobaczcie sobie, nie wiem czy wam się podobał filmik żniwny czy nie, ale będę raz na jakiś czas wrzucał vlogi. Także zapraszam do oglądania. Dzisiaj gram na nowej serii. Oczywiście tamtą polski czy tam młody rolnik będę dalej nagrywał. Już nie pamiętam sam jak ona się nazywa. Będę dalej nagrywał, tylko że będą dwie serie. Czyli powoli zaczynam się rozkręcać z seriami i gramy na mapie Boćkowo. No i także zapraszam was do oprowadzenia. Maluch, polski Fiat. Cyklop, tak zwany. Tu jakieś worki leżą, bomet, 2,5 metra chyba. Header do bizona, Z058. Razem z wózkiem. Albo tutaj później przejdziemy. Bizon Z058, taki ładny, niebieski. Tutaj mamy dwukółkę. Tutaj garażyk. Tutaj mamy świnki. Przyczepa na kostki. Autosanka D47. Beczkowóz Meprozeta PN20. Pojemność 2500 litrów. Kos. Do nawozu. Brony trójki. Poznaniak. 3 metry. Tutaj mamy opryskiwacz, taki o. Tutaj będziemy składować kostki. Tutaj. Tutaj mamy ten rozrzutnik, warfama bodajże. Kibelek. Raz z tyłu gnój może nabrać od niego. Tutaj talerzówka zarośnięta, pług też. Skrabiareczka bardzo dobrze nam znana. Przetrząsareczka, kosiareczka. A, i spytacie się, gdzie jest prasa? Prasa dopiero zostanie kupiona. Prasa dopiero zostanie kupiona, ponieważ na razie jeszcze nie kupiliśmy. I nie patrzcie się na liczbę pieniędzy, bo wiecie, ja i moja pamięć. Normalnie Adrian, czynności manualne, nie no, żartuję sobie. O, tu młotek leży nawet. Nie, po prostu ciągle zapominam oddawać tej kasy. Zostaje do finansowania i nie oddaję. I proszę was bardzo, tutaj mamy nasze dwa ciągniczki. Ursus 3512, trochę brudny, 47 koni. Oraz C360 Ursus, koń pociągowy z turem. 52 konie mechaniczne. Tak, 52 konie mechaniczne. I w przyszłości może kupimy jakieś lepsze sprzęty. No to także dzisiaj jedziemy żniwa. Tak typowo zaczniemy sobie od żniw. Nie wiem, który ciągnik weźmiemy. Na razie weźmy tylko bizona. Palamy. Czekamy, aż się odpali. Chyba już. Wezmę ten młotek, tak zostawiony został. No nie wiem. Pewnie Halina zostawiła go. Klepała kosę albo sierpa. Napiszcie hashtag sierp. To przypnę wam serduszko. Żeby tam jakoś podjechać sensownie. Bizon bez sieczkarni, jak widzicie. W przyszłości się dokupi. Jeszcze kurwa. O, idealnie. Dobra. Siadamy i ruszamy w drogę. Okay. Dobra. Tam maluch stoi oczywiście, musi być. Żeby nie zaczepić. Zobaczmy, wszystko przeszło ładnie.
Chyba tak. Dobra, tutaj jeszcze jadę. Dam mi kierunkowskaz. Już nie wiem, czy działa. Działa. Dobra, jedziemy. I tu skręcamy. Mamy dwa pola, to jeszcze zapomniałam powiedzieć. Jedynkę i jedenastkę. Jedenastka jest stależowana już. Po ściernisku, a tutaj mamy zasiane pszenicę. Czekajcie, tylko na którą stronę jest header? Na to. Myślę, że się sąsiad nie obrazi. No, jedziemy. No, jak łąka. Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem. Bo będę się z tego cieszył. Będę dla was więcej nagrywał filmów. Tak jak mówiłem, niedługo będę już robił live'y. Live'y to raczej będziecie lubić. Może będą jakieś konkursiki. Konkursy zawsze fajne. Kusimy sobie. Legionów nic nie ma. I napiszcie, czy wiecie, co to jest Legion. Też przypię serduszko. Musicie zadawać mi pytanka. Tylko to siedzenie jest wąskie. Dopiero zobaczymy. Nawet ładnie sypie. Pole też jest w miarę duże, nie jest takie mało, także będzie w nim się troszkę wszystkiego. Taki chwilkę dłuższy dla was dzisiaj nagram film. Czyli teraz będą dwie serie. Myślę, że cieszycie się z tego powodu. A jak nie, to napiszcie czemu. Seria będzie się nazywała Na Boćkowie. Tak to jest. I jaka będzie praca polowa, to będę wam nagrywał. Znaczy nie będę każdy z nich nagrywał. Tylko o to mi chodzi, że na przykład niedługo na przykład będzie tam ten ściernisko kultywatorowanie. To na przykład wam nagram jeden odcinek z tego czy coś. Może vloga nagram takiego, wiecie. No. Nie wiem, zobaczę jak to wyjdzie. Kurde, gałęzie porysowały. Przerysowały taki komin, ale... Zaraz się zobaczy. Oraz miałem czyszczony komputer. Chyba myślę, że wiecie to, jeżeli byliście na społeczności. I też niektóre osoby pisały, kiedy FS. To macie FS-a, nową serię. Myślę, że wam się spodoba ta seria. No, tak się spodziewam, że będziecie się cieszyć. Kolejny odcinek to pewnie będzie... To i tamto. Nie zdradzę wam już co. Choć pewnie się domyślicie co. Możecie też pisać w komentarzu. Czy wiecie co, czy nie. Ten bociąg stał. Może go nie rozjadę. Takie duże rowy są. No to chyba przeciwpowodziowe. Tatra musi być. Zeszczka też musi być. Nie no, ładnie sypie.
A jestem zadowolony z tego pola. To jakieś wyjdzie niecałe dwa razy w koło i pełny, będzie pełny zbiornik. Zastanawiałem się, czy brać klasę tego konsuła, czy jakoś tak się nazywa. Bo ma 2 tony pojemności. To by już dawno był zbiornik. O, pierwsze okienko. Szybko się napełni, widzicie? Wiem, że się ładnie sypie. Wszystko ładnie leci. No, dobrze. Taka seryjka. Odcinek nie wiem ile będzie, no pewnie około 14-6 minut, albo nawet krócej. Także 12 o 10, czyli będzie premiera. Zresztą pewnie już niektórzy z was jesteście na tej premierze. Za co dziękuję, że jesteście na takich premierach na przykład. Bo ja na tych premierach też jestem i coś się pytacie mnie, to ja wam odpowiadam. No i to jest fajne. I filmy będą regularnie, teraz. To jeszcze, to nie wiem, jakie dni to może być. Powiedzmy, to filmy będą w środy i w soboty. W środy o 10 będą na Boćkowie, a w soboty będzie o 10 Młody Rolnik. I jeszcze może w tygodniu jakieś filmy będą, na przykład coś ze żniw albo coś. O, już szykuje się pełny zbiornik. Dobra, pełen. Szybko biegniemy. I to też będzie realna seria. Ja staram się realne nagrywać. Dobra, biegniemy. Przeskoczymy. O, dobra, przeskoczyliśmy, biegniemy szybko, 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 nie ma czasu. Tu zamkniemy, weźmiemy autosamkę. Weźmy 60. Dobra, szybko jedziemy. Jeszcze na szybkości odepnę i tura, który cię nie przyda teraz. Dobra. Szybko. Jedziemy, podczepiamy. Idziemy. Rów! No, spycha mnie! O, co się stało? Popchała mnie przyczepa! Niby podpiłem hamulce, ale te hamulce gówno dały. No to żeśmy się wpakowali. No to super. Super gra. Nie da rady jechać. Nie da rady, co się stanęło? Co to się stanęło? Nowiuśka 60, ledwo ją kupiłem.
który my mamy? 87? No już ta 60. Prima sort. A ona się zepsuła, dziadyga jedna. Czy, nie wiem, czy się pogniotła, czy nie. Czekajcie, zobaczmy. Mam jakieś hole? Ten mam. Spróbujemy wyciągnąć. Ale akcja. Ledwo seria się zaczęła, już wpadka. Przeskoczymy. O, leży. Zobaczymy, czy ten hol nie jest zbugowany. Miałam jechać, tylko wysypać. Chwila nieuwagi. Dobra, jest. Siedzi tutaj. Zobaczymy, czy będzie dobre. Może wyciągnie, może nie. Palamy. Szybko jedziemy. Ten jest słaby, to nie wiem, czy da radę wyciągnąć. Dobra. Stop, awaryjne. Idzie powoli. Idzie. Dajesz, Malina, dajesz! Firmowe paliwo! Czekajcie, spróbuję. O! Szybko, bo zjeżdżę. Dajesz, dajesz, dajesz! Nie przestajesz! Dajesz! Wyciągniesz! Jeszcze 60 to pojedziemy, tyle co do rowu wjechała. Ojeż, jedziesz! Moje opony! Czy już wjechała? Dobra, wyjechała. Odczepimy i odjedziemy. Wstawimy, tak. O, dobra. Staranowałam ruch. Proszę Państwa, nic się nie stało już, wyciągnięte. Dobra, jedziemy, jeszcze wysypiemy. Żeby znowu, kurde, przyczepa biedna. Jadź. Dobra, sypię się. Także, moi mili, ja będę się z wami żegnał. Mieliśmy taką wpadkę. Taką śmieszną, nieśmieszną, sami ocencie. Także trzymajcie się, cześć, papa. Pa.